elitkach, więc 64 wybije i chwileczkę poczekamy, może trochę pobije te elity i przede wszystkim Orlice z raz czy dwa. Morda tam! Ja pierdzielę, człowiek wyjeżdża, człowiek mieszka na wsi. W wiosce, która ma kurde 300 osób. Kogut za oknem. Nie daje nagrywać, za każdym razem jak włączam nagrywanie, ten zaczyna kurwa swój śpiew. Wyjeżdża człowiek do Warszawy, myśli: fajnie, teraz będę nagrywał, nic mi nie będzie przeszkadzać. To kurwa cały dzień, czy 12 rano, czy 12 w nocy, ktoś wyprowadza psa i nic mu nie zrobisz, no nie? Dzień dobry, ja jestem JKM. Dzisiaj oczywiście gramy w Margonem, tak jak tutaj widzicie, chociaż chyba powinienem powiedzieć: yo, siemanko ekipa, witam w kolejnym odcinku, czy coś takiego. Nie wiem. Wiem tyle, że mam nadzieję, że dzisiaj problemy te z mikrofonem, które były ostatnio, już trochę ustąpią, bo jest naprawdę masakra. Nie mam jak go dobrze ustawić, żeby on tak nie buczał, bo gdy stoi po prostu na biurku, to właśnie zbiera te wszystkie uderzenia w biurko, więc no nie wiem jak dzisiaj to będzie, ustawiłem go trochę inaczej. Przede wszystkim potrzebowałbym takiego ramienia. Wiecie, jak ono wygląda. Chyba jakieś donaty, jakiś cel, jakiś gold donate będzie na streamach, bo to nie idzie wytrzymać. No, jak tak będzie to stukać, to jak wy to będziecie w ogóle oglądać? Nieważne. Jestem Witan, właśnie skończyłem quest na 45 level. Kolejny quest będzie gdzie w ogóle? Zobaczmy sobie. W Itan też. Śnieżne koty mamy zabijać, więc w sumie mogę sobie już wziąć tutaj kolejny. A nie, poczekajcie chwilę. Dlaczego nie mogę tego bić? Nieważne, nie będziemy dzisiaj zajmować się zakonem równowagi. Zrobiłem już na 40 właśnie 5 czy tam 6 level, więc no cały czas uciekam, bo mam 55 level. Dzisiaj zajmiemy się... kurwa, jakie itan, ja jestem upośledzony. Czy jak? Idziemy sobie dzisiaj do tornek, bo dzisiaj robimy sobie umki, bo ja do tego 55, zobaczcie, bez umek w ogóle to wszystko ogarniałem. Zrobimy sobie umki i będziemy dzisiaj bić E2, bo taka jest opcja, muszę się sprawdzić jak to będzie wyglądać. Władca rzek i Gobos dzisiaj idą na pierwszy ogień. Jeszcze chwila, zanim sobie zrobimy te całe umiejętności, to zobaczcie w statystyki, dodałem tutaj loty heroiczne i loty legendarne, bo to się na pewno przyda. Jak widzicie... tutaj, co ja chciałem, questy idą w górę, bo już masakrycznie dużo ich zrobiłem, więc tak to wygląda, to znaczy masakrycznie dużo, zakon równowagi po prostu robię i te teleporty, jak na razie innych questów praktycznie nie tykam. No SL-ki też się wydały, bo zobaczcie, tutaj mam te kamienie pokupowane, do mytar musiałem kupić i w ogóle, więc no tak to mniej więcej wygląda. Dobra, zaczynamy. Spec broni dystansowej to na pewno. Potrzebne mi też jest wzmocniona zatruta strzała. To mi bardzo jest potrzebne. Potrzebne mi jest prawdopodobnie naturalny unik na maksa. Wrodzona szybkość też by się przydała. Nie wiem nawet ile, ale no dobra, dajmy sobie powiedzmy tyle. Sprawność, raz mogę w sumie dać, ale może pójdźmy w podwójny strzał. Zostaje nam 6 umek do rozdania i to jest fajna sprawa, bo potrzebna nam jest jeszcze energia. Energia jest nam potrzebna, mamy jej 75, podwójny strzał zbiera 40, zatruta 30, więc w ogóle co ile trzeba zatrutą rzucać? Wzmacnia działanie trucizny, działa tylko jako bonus do trucizny już posiadanej. Okej. Panie, gdzieś mnie tutaj wyrzucił, okej? Nie pasuje mi to za bardzo. Dobra, lecimy zobaczyć, czy uda mi się z tym władcą całym rzek, ale na początku do Karkahan, bo jeszcze kilka umek trzeba uzupełnić. Powiem wam tak, wydaje mi się to, co mówiłem o tym pogromcy potworów, że będziemy sobie zabijać ileś tam razy jakąś elitę i patrzeć, jakie loty będą, no to... To jest w tej chwili ciężkie do zrealizowania. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę robić te odcinki co 2 dni, więc ciężko mi będzie tak jakby na bieżąco tak dużo. Jakby na bieżąco tak dużo elit zabijać, no nie? Po prostu się nie wyrobię w czasie. Ale nie martwcie się, to będzie. Założymy sobie drugą postać na regrosie i tą drugą postacią będziemy ostro karać tutaj te elity. I nie tylko elity, bo na przykład tytanów, herosów, wiecie jak to jest. Herosi atakują... Musi być. No ja muszę to zrobić, nie? Bo jak ja sobie przypomnę wynik, jaki był wykręcony na wyświetleniach, to normalnie dolary mi się tutaj pojawiają w oczach, nie? Pamiętacie, na pierwszej części Herosi atakują? Tam było ponad 100 000 wyświetleń. To się w pale nie mieści.
jak można zrobić na Margonem 100 tysięcy wyświetleń? No, mało jest takich filmów. Komandosik pamiętam, że tam ma taki jeden film. No ten mój, znaczy mojego już teraz nie ma, nie? Bo on jest jakby usunięty zarazem z tamtym kanałem, a szkoda. To jest akurat głupota, że takie rzeczy porobiłem, no ale trudno już. No mało jest takich filmów, więc nawet gdyby tam 1/10 tych wyświetleń wbiła, to by był mega sukces, więc herosi atakują na pewno będzie. Zresztą jak ja będę tutaj gram na Regrosie, to te herosy będą po prostu wpadać. No już dzisiaj dwóch ubiłem. No jeden to był Mietek, więc no to... Ja na Mietka to wpadam za każdym razem, jak jestem w mieście akurat, a drugi to przewodnik, bo tak sobie też chodziłem, robiłem te questy z zakonu z harpiami, musiałem pozabijać je, szmaty głupie, te harpie całe. No i tam patrzę, przewodnik, no to co, kurde, nie ubiję go sam, piszę tutaj do Feniksa i jakoś go scalowaliśmy, oczywiście lot gówniany jak zawsze, no bo jak ja biję, no to nie ma szans na jakiś dobry lot. Przecież to jest naturalne, chyba o tym wiecie, nie? Dobra, nie zajmuję sobie już tym głowy, teraz idziemy ubić sobie Władcę Rzek. Władca Rzek poleci easy, tylko nie wiem jaką Gobos ma o obstawę, bo jak on ma jakąś większą obstawę, to może być różnie. Ja jeszcze nawet bloga żadnego nie mam, w sumie mogłbym kupić sobie za premiumki. No i chyba sobie tak zrobię, bo tutaj nie mam żadnych błogosławieństw, a to błogosławieństwo... przejść do sklepu. Konsumpcyjne, oto błogosławieństwo jest bardzo fajne, bo ono przywraca życie i ono jest takie dosyć tanie, bo niecałe 75, 15 smoczych łusek, więc wiecie o co chodzi. Dobra, na początku wiecie co, ja na początku idę do tutaj, tylko ciekawe czy w ogóle będzie ta elita. Jakby jej nie było, to naprawdę smutno, będziemy musieli chwilę poczekać, to znaczy ja będę musiał poczekać, a wy to jak zawsze macie wszystko na gotowe. Kurde, no chyba jej nie ma, bez kitu. A nie, dobra jest, pokazała się. Pokazała się już, myślałem, że ktoś się ubił. Nie chcę iść na początku na Gobosa, bo ja tam byłem może z raz. Tam zawsze stoją klanowo na zwykłych światach. Ludzie stoją klanowo i ciężko tam się wbić, więc byłem tam chyba tylko z raz, więc... No nie wiem nawet jaka tam jest grupa, jaka u Gobos ma obstawę, nie? Więc to może być różnie. EQ trochę się zmieniło, jakieś tam itemki, no takie podstawowe, fajne EQ. Ale takie w miarę podstawowe. Wiecie co, ja na początku to tak, wzmocnioną walnę sobie tu może. Panie, przecież on nie ma szans. 1000. Atakuj zwykłym atakiem. I teraz znowu ha można... Aha, kolejny za jedną turę, dobra. I kolejny bang. Wzmocniona truta. Dobra, to było easy as fuck. 3% mi zabrał. Ostro. Zobaczymy jak Gobos się postawi. Przydałby się Pierek i przydałby się Hełm też właściwie. Fajnie by było polotać wszystkie legendy jakie są, nie? Będę chciał sobie, jak będę kupował tą drugą postać, tak wam powiem, to będę chciał jakieś fajne rekordy nie ubić. Wiecie o co chodzi, jakieś solowanie orlicy czy coś w tym stylu. To już dużo tego jest na Margonem, wystarczy tam coś zrobić na klątwach i tam na dotykach i to siedzi, no nie? Tylko no, wiecie, ja jeszcze tego nie robiłem. Czemu nie? Można spróbować. Tylko to naprawdę trzeba by było bardzo dużo... No i znowu to jest zasrane lagi. Nie poradzę sobie z tym. Miałem wyczyścić tę pamięć podręczną, ale już zapomniałem nawet na ten odcinek. Na następny będzie wyczyszczone. Ktoś też mówił właśnie mi na live wczoraj, polecał, żeby... Wczoraj był live w ogóle z CS-a, bardzo fajnie się grało. Sporo było nawet ludzi jak na CS-a, więc no kurde, fajnie się ten kanał rozwija znowu. Ja jak teraz znowu zacznę jakieś odpierdalać szajs, to po prostu nie wiem. Po prostu odsubskrybujcie, wyjdźcie i więcej nie wracajcie, bo ja jestem naprawdę idiotą, że ja nie zajmuję się tym tak cały czas. Kurde, nie ma go bossa, trzeba będzie chwilę poczekać. Zresztą tutaj są czerwone mapki, to może być różnie, mogę wcale tutaj nie być chętnie widziany, więc wiecie jak to jest. Regros nie jest takim kurde przyjaznym światem, ale spoko, fajnie, poczekamy, zobaczymy. Dobra, jest Gobos, jest trochę większa obstawa, nikt tutaj się nie pojawił jeszcze, więc ja zaatakuję, najwyżej jak ktoś będzie miał jakiś problem, to się to później wytłumaczy, tutaj mi do odcinka jest potrzebne. Lecimy z wzmocnioną na Gobosa oczywiście. No panie, zobaczcie jak ja ich kurde tyram. Oni nie mają szans. Tak generalnie rzecz biorąc. No i ci padną tutaj praktycznie od truty. Więc też spoko. Ten już do mnie doszedł, to faktycznie trochę głupio. Podwójny znowu, tamten leży, ten też zaraz spadnie po trutce. Wzmocnioną, a nie, już nie mam na to floty, ale auto. To było bardzo proste, ok?
Jakiś lot gówniany. Więc spokojnie sobie daję radę. 55 level. Nie no, ja na tym teraz nie obstanę. Nie ma szans. No nie? Ale daję sobie radę na tych elitkach, więc 64 wbiję i chwileczkę poczekamy. Może trochę pobiję te elity. I przede wszystkim orlice z raz czy dwa. Morda tam. Ja pierdzielę. Człowiek wyjeżdża. Człowiek mieszka na wsi. W wiosce, która ma kurde 300 osób. Kogut za oknem. Nie daje nagrywać. Za każdym razem, jak włączam nagrywanie, ten zaczyna, kurwa, swój śpiew. Wyjeżdża człowiek do Warszawy, myśli, fajnie, teraz będę nagrywał, nic mi nie będzie przeszkadzać. To, kurwa, cały dzień, czy 12, w dzie- czy 12 rano, czy 12 w nocy, ktoś wyprowadza psa i nic mu nie zrobisz, no nie? Także polecam. Serdecznie. Nie wiem, ja muszę się na jakiś wypis wyprowadzić, gdzie w promieniu 10 km nikt nie będzie mieszkał. Wtedy będzie spokój. Ale wtedy nie będzie internetu, proste. Dobra, wiecie co, sprawdzimy sobie teraz jeszcze aukcję, bo to jest ważna sprawa. Jeżeli ja już tutaj ubijam te elitki tak sobie easy, to ja bym sobie tak dał do 70 łowca, albo nawet do setnego. A nie, tutaj jest od 70, lul, co ja robię. Do setnego, unikaty damy sobie na łowce. Zobaczcie, co ja tutaj mam. To jest na 6-5, to nie bardzo. Coś tak na 60 by się przydało. No tutaj zbroja, no to ta moja jest najlepsza. Później tu już nic nie ma. Hełmu nie mam żadnego ogarniętego, bo nie jest na 2,8. To tak trochę słabo, nie? Mam to co prawda to, ale to nie jest dużo lepsze, więc to się nie opłaca w ogóle zmieniać. To jest też spoko. Wiecie co? Ja sobie to kupię. Bo to ma dużo uniku, więc fajnie. To ma tylko 3, to o 5 uników więcej. Dobra, niech tak będzie na razie. Buty są nocnej kochanki. Na 4,6, czy one są lepsze? No, takie podobne. To ma więcej SA, co prawda. No, ale dobra, zostawmy tak, jak jest. Rękawice też bym sobie wzmocnił, ale tutaj nie widzę żadnego wyjścia. Może to bym sobie kupił, bo to jest na 60 level, to już niedługo, a to jest za 20M tylko. Dobra, kupuję to. Wiecie co, ja to kupuję. Przekładamy sobie już tutaj od razu. Niech to sobie tak będzie. Pierścienie tutaj też by się coś przydało na 60 level, ale tutaj nie ma tych kurde fajnych heroicznych. Nie, to nie. Dobra, tylko to się udało kupić. Więcej mi nie jest potrzeba. Wiecie, co ja robię teraz? Idę sobie na koboldę zobaczyć, jak sobie na tych kopsach poradzę. Bez żadnego problemu to powinno iść, no nie? Po prostu tak o. I one leżą, bo kurde, ta trutka jest naprawdę mocna. Generalnie błąd, bo sobie nie zrobiłem tutaj mistrzostwa walk. I teraz będę musiał pewnie trochę się pobić na turowej walce, ale ile tutaj zabiję, kurde, dwie grupki i będzie 5-6, więc będę mógł sobie kolejną umkę zrobić i sobie spokojnie to przecież ustawię na mistrzostwo walki, będzie wszystko fajnie. To mogę już wyjebać w sumie, dobra, przełożę to na razie tam. Tutaj jeszcze tych miksów cały czas wyuj z tych mrówek. Powiedziałem, że to mi starczy do setnego levela. No proszę cię, nie laguj mi tutaj, możesz to dla mnie zrobić? Widocznie nie. Ja nie wiem, co jest z tym Margonem. Tutaj, co tutaj, tutaj patrzę, jakie legendy tutaj ostatnio latały. Kolia najady z kobolda coś. CBK, odrzut. O, z ogra. To jest fajna legenda, to jest legenda z ogra, rękawice. To znaczy ona, czy ja wiem, czy ona jest taka fajna? Powiem wam, że ostatnio na telewelu chciałem ją skombinować. To tak jak się zastanowiłem, bo była właśnie do kupienia i się zastanawiałem, czy wyjebać tyle floty na nią, bo to jest droga legenda. Ale ona statystykami nie jest wcale taka dobra, tylko ta klątwa jest spoko, no nie? Bo tak to, czy ja wiem? Nie powiedziałbym. Dobra, tu na auto leci, chociaż nie, no te grupki z tymi łucznikami. Te łuczniki są mocne, oni mają więcej chapa niż te z przodu, wiecie? To jest jakieś dziwne, łowca przecież powinien mieć generalnie mniej chapa niż wojownik. Wzmocniona. No i radźcie sobie dalej sami, nie macie szans. Mogę się założyć, że ten pies, co tutaj czeka, kurwa, ma 30 cm wysokości, 100%. Nie więcej, to jest taka miniaturka Yorka albo coś w tym stylu, bo takie to zawsze najgorzej. Najgorzej pizdę drą. A jak podejdziesz, tupniesz, to nie ma go. No zobaczcie, kto leci, kurde, ta zatruta strzała na tych małych levelach jest kozacka. Pamiętacie, jak miałem kiedyś postać dawno, dawno, dawno na pierwszym kanale łowce? On miał najpierw 40 level, a później 64, przecież on klepał jak pojebany. To była masakra jakaś. Dobra, to już mi się nie uda, okej, trudno. Ciekawe, czy ja ubiję tą najwyższą grupę, tam gdzie jest sześciu typa.
powinien chyba ubić, no nie? Tutaj jest 5, dobra, spróbujemy się, ale tam jest trochę inaczej, bo ta 6 ma tutaj tancerze, tancerze wiadomo, mocniej klepią. Zdecydowanie mocniej klepią, dobra, tutaj na auto, ale zobaczcie. Kartka wetknięta w skałę. Aha, zobaczcie, to jest dodatek do zakonu równowagi robienia. Ktoś mi właśnie na live polecił. Bardzo fajnie, kurde, chciałbym, nie pamiętam teraz kto mi to polecił, powiedział, żebym to zainstalował i to faktycznie pomaga, bo na zakonie równowagi są takie questy, po pierwsze na zabijanie jakichkolwiek tam stworzeń, a drugie questy są na odnajdź jakiegoś tam kogoś, kto zaginął, albo odnajdź jakiś talizman, albo jakąś kartkę właśnie jak tutaj. I no i czasami ciężko jest to znaleźć, a właśnie ktoś poradził ten dodatek i spoko się odnajduje. Pomógł już mi z 2 razy, więc dzięki ziomek, możesz napisać komentarz, bo nie pamiętam. Bo na live wiecie jak to jest, lecą te niki cały czas i ciężko zapamiętać kto co mówił. Okej, okay, dobra. Pyk, 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 dobra, 6 się zbliża, mam nadzieję, że ubiję bez problemu, ale tak się niby boję, ale tak naprawdę to się nie boję, bo oni raczej nie mają ze mną szans. No właśnie, tutaj te tancerze to takie są, wiecie. Dobra, chwila prawdy, tutaj to pewnie mi wpadnie, a nawet sobie może to założę. To błogo, które wcześniej kupiłem. Tutaj, no, może być różnie. Ci powinni szybko w miarę paść. Tutaj dalej sobie pyk. Pyk. Chociaż kurde, w sumie to powinienem kropnąć któregoś z boku, to go dobije truta. Tego też powinno dobić truta. Zobaczcie jak ta trutka wali, no kurde, oni są skazani na porażkę. Ile mi tutaj, kurde, nawet nie spojrzałem, ile mi wpadło expa. Jeszcze tutaj przelecimy, ciekawe czy ktoś na kopsie stoi. Na pewno, chociaż jest w sumie wcześniej, więc może być jeszcze wolny jakimś cudem. Tutaj już na auto to polecimy, bo to jakieś małe grupki. Znaczy, w sumie to są duże grupki, ale no ja tutaj wszystko powinienem od samego początku auto lecieć, tylko nie wiem, czy ja się tak pieszczę z nimi. Jakiś stoi gość, 107, jak mnie to kurde rozprasza, że tutaj takie wysokie levele. No dobra, idę tam jeszcze zaigrać z ogniem i sobie generalnie ubiję. Myślę, że nie powinienem mnie atakować tak bez powodu. Trippy, 107 tropiciel. Kurde, strzały mi się kończą i nie mam już ich za bardzo, trzeba będzie kupić może z apki, bo ja te z apki najbardziej lubię, bo ich jest po prostu mega dużo, na przykład jak te, tutaj wylotałem to sobie na wilkach, na wilczym plemieniu, to one mają 300, no nie, 300 strzał, a te z apki 1500, więc tak jakbym musiał 5 razy to zakładać, więc super to jest dla mnie, mega dobra sprawa. Kamieni kurde w pizdu, a żadnym nie mogę się tepnąć, więc no pozdrawiam serdecznie. Jak będę walczył na turowej, to mniej mi tych na pewno zje. Bo wtedy wzmocniona zatruta dużo więcej zabiera, no nie? I wtedy mniej tych strzał zużywam, a już mam tylko 30, więc chciałbym jeszcze dobić jeden level. Chociaż właściwie to ja wcale tutaj nie powinienem, kurde... Nie powinienem expić na tych, tak o, w ten sposób. Bo wtedy jeszcze dalej mi uciekają te questy z zakonu równowagi. Nie wiem, na którym ja leveluję dogonię, żebym robić na ten sam level, który mam. Wczoraj na live właśnie mi mówili ludzie, że tak głupio, jak ja robię te questy takie zaległe i żebym sobie to nadgonił właśnie poza nagraniem. No i właśnie tak zrobiłem, troszeczkę już nadgoniłem. Resztę też na pewno się ogarnie. Dobra, wzmocniona, żeby tylko uników nie robili. No kurwa, mówisz, żeby nie robili uników, a ten robi unik. Jeszcze tego muszę trochę chapnąć. Tam ci powinni paść, easy. Tego jeszcze pyknę. Kurde, jak mi zabraknie, to będę u jaja. Dobra, ostatnia strzała. Na którego ją puścić? Na tego puszczę. No, dobra, padł od truty. Fajnie. Ale teraz w ogóle nawet nie wrócimy, bo nie mamy tego. Ale dobra, to ja sobie padnę. Powinienem przynajmniej paść. Tak jest! I Nital mamy, tak? Nital. Dobra, padłem tam specjalnie, ale już żyję. I mam też strzały, które sobie tutaj ładnie kupiłem. Chciałbym wam jeszcze teraz jedną rzecz poruszyć, bo już powoli będziemy sobie dzisiaj kończyć. Znowu te odcinki wychodzą trochę krótkie, bo... no po prostu takie chyba powinny być. No nie wiem, ciężko mi teraz robić jakieś odcinki, które trwają 30 minut, zwłaszcza, że mi tutaj kurwa wyskakują te lagi, ale nie o tym, nie o tym. Po prostu takie około 20 minut, powinny tak 15-20 minut co 2 dni, myślę, że całkiem będzie spoko, no nie? Nie chcę po prostu tutaj przez 30 minut przymulać i robić coś takiego po prostu nużącego. Wbiliśmy 2 levele, zrobiliśmy sobie też
umiejętności i sprawdziliśmy się na tych elitkach, co było raczej taką formalnością, bo już tu wiedziałem, że na tym levelu sobie spokojnie damy radę. Wiecie, co ja teraz idę zrobić? Idę sobie z Eder się tepnąć do... Kurwa, w sumie to już mógłbym zacząć robić tego questa, ja pierdziele, na teleport do Nital, jejku, mogłem to wziąć już od tego Alvara całego. Ale idę się tepnąć do Tornek i wziąć sobie jeszcze to mistrzostwo walk. Ale dobra, chcę wam coś powiedzieć, dzisiaj jest środa, tak? Myślę, że wszyscy się ze mną zgadzają. I tak, jest środa. W piątek prawdopodobnie wychodzi event wielkanocny już. Wiem, dosyć wcześnie, ale wszyscy na forum i w ogóle już chcieliby, żeby to już od tygodnia trwało. Nie wiem, to jest event wielkanocny. Wielkanoc jeszcze praktycznie, kurde, 2 tygodnie. No niecałe, no nie, ale no powiedzmy, że 2 tygodnie do Wielkanocy, a tutaj już event będzie wchodził w piątek. I w piątek zrobimy sobie live'a. Ja będę pewnie w domu około godziny 15.30, to myślę sobie tak, że o 17, 17.30, 18 możemy odpalić live'a i robić sobie ten event, bo on powinien wejść jakoś wcześniej, więc już pewnie będziecie mieli tam milion solucji na forum i będziecie sobie robić go wcześniej, ale jak chcecie, to możecie poczekać na mnie i razem ze mną w piątek na live'ie to robić, będzie taki dłuższy live, tak mi się wydaje, tak na 99,9%. Więc no dosyć pewna informacja. Więc pewna informacja przekazywać dalej. I byłoby fajnie. Ja to będę pewnie robił na regrosie. To znaczy jeszcze zobaczę, tak szczerze mówiąc, mistrzostwo walk tutaj, zobaczę. Kurwa, na 60 jest kolejne. Ajajajajaj. Przebicie możemy dać sobie, ale to jest plus 1% tylko. Nie wiem jeszcze, gdzie to będę robił, bo muszę, tak wiecie, jak zobaczę ten cały event, to wtedy wam powiem, co jest mi z niego potrzebne i co bym najchętniej chciał zrobić. Może już nie będzie tego samego co roku, bo ostatnio były te... Znaczy, nawet jak będzie to samo, co w tamtym roku, to ja nie będę miał jakiegoś dużego problemu, naprawdę. Tutaj na Rekrosie będziemy na pewno, nie wiem, jak będzie jakiś... Nie pamiętam już, szczerze mówiąc, jakie są eventy. Czy tutaj są ci tytani, ten Kong? Nie, ten Kong to jest chyba w wakacje zawsze, no ale zobaczymy. Co będzie, to będziemy robić. Jacyś herosi eventowi itp. itd. na pewno się znajdą. Dobra, dzisiaj to było na tyle. Wbijajcie na Facebooka, bo tam są wszystkie informacje. Co ja tylko wymyślę, to od razu na Facebooka ładuję, więc raz, dwa, trzy, trzeba tam dobić też więcej. No tutaj zaraz dobijemy 2000 subów. Już wczoraj na live wszyscy mnie pytali, jaki będzie specjal na 2000 subów, a na Facebooku mamy tylko chyba niecałe 300 osób, więc wbijajcie tam, naprawdę warto, żebyście po prostu wszystko wiedzieli. Suby, lajki, wszystko tam wiecie, łapy w górę. Do kolejnego. Yo.